warszawskie służby sanitarne apelują o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz z wodami Zatoki Gdańskiej. Środowiska medyczne oraz organizacje pacjentów ponawiają postulaty dotyczące wzrostu nakładów na służbę zdrowia. 200 nowoczesnych karetek trafi tymczasem do pogotowia ratunkowego w całej Polsce. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły informacji. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczął się mecz piłkarskiej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni grają z Austriakami w eliminacjach do Euro 2020. Polska, która prowadzi w grupie G, w ostatni piątek uległa Słoweńcom 0-2. Skład piłkarskiej reprezentacji Polski to Łukasz Fabiański, Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Krystian Bielik, Piotr Zieliński, Dawid Kownacki i Robert Lewandowski. Część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy płynie już przez awaryjny rurociąg na Wiśle zbudowany z inicjatywy rządu. Na razie jego wydajność jest na poziomie prawie 60%, ale jeszcze w tym tygodniu ma pompować wszystkie nieczystości do oczyszczalni Czajka. Zastępczy rurociąg ma działać do czasu naprawy właściwego bądź znalezienia innego rozwiązania problemu przez władze stolicy. Tymczasem pomorskie służby sanitarne apelują o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej na odcinku między gdańską dzielnicą Stogi a Mikoszewem. Powodem jest nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii coli na kąpielisku w Stogach. Jakość wody w Wiśle w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki w Warszawie monitoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku. Próbki są pobierane w trzech miejscach – w Białej Górze, Kiezmarku, Gdańsku, Świbnie, mówi Dariusz Dówkę z Wydziału Inspekcji. Analizując wyniki badań, nie widzimy jakichś istotnych zmian w jakości wody w parametrach, które tam są badane, czyli pH, ilość tlenu, taki parametr jak HZD, czyli zapotrzebowanie chemiczne na tlen albo biogeny w postaci związków azotu czy fosforu. Takie parametry, które by wskazywało na to, są w tej chwili niezauważalne w badaniach, które w tej chwili prowadzimy. Po raz kolejny próbki z wody z Wisły zostaną pobrane w środę. Od ich analizy będzie zależała częstotliwość dalszych badań jakości wody w rzece. Wodę z kąpielisk na Zatoce Gdańskiej sanepid zbada jutro. Dzięki polityce budżetowej Prawa i Sprawiedliwości można będzie zrealizować propozycje programowe ugrupowania w przyszłej kadencji parlamentu, mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Joanna Lichocka. Zdaniem parlamentarzystki realizacja jednego z punktów programu wyborczego PiS, czyli zwiększenia płacy minimalnej do 3000 zł w 2021 roku i do 4 w 2023, nie wpłynie na zwiększenie inflacji ani nie spowoduje załamania polskiej gospodarki. Budżet państwa teraz mamy zaprojektowany tak, że będzie deficyt równy zero. Nie będziemy się zapożyczać w przyszłym roku. To jest po raz pierwszy w historii. To pokazuje, jak dobrze stoją finanse państwa, jak ta polityka budżetowa jest uzdrowiona. Wprowadzone zostały mechanizmy, które działają i zapewniają środki na kolejne rzeczy. Podwyższenie płacy minimalnej zapowiedział w sobotę na konwencji programowej w Lublinie lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Obiecał też m.in. wypłatę w 2021 roku 13 i 14 emerytury oraz wyrównanie dopłat bezpośrednich dla polskich rolników do poziomu dopłat w innych krajach Unii Europejskiej. Środowiska medyczne oraz organizacje pacjentów ponawiają postulaty dotyczące wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Ogłosiły w Warszawie kampanię społeczną Narodowy Kryzys Zdrowia. Jej celem jest solidarna walka pacjentów, lekarzy i polityków o publiczny system ochrony zdrowia, który jako jedyny może zapewnić Polakom dostęp do pełnego spektrum świadczeń medycznych. Najważniejszym postulatem jest wzrost nakładów na publiczną ochronę zdrowia, powiedział dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Kluczowym dla nas postulatem jest oczywiście wzrost nakładów na ochronę zdrowia do przynajmniej 6,8% PKB do 2021 roku i 9% PKB do 2030 roku. Z tym postulatem wiążą się inne nasze postulaty. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że wzrost nakładów na zdrowie realizowany jest szybciej niż zobowiązuje do tego ustawa. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni. Nakłady w Polsce powinny być na europejskim poziomie. Pełna zgoda. Myśmy wytyczyli sobie ścieżkę do 2024 roku. Realizujemy ją z nadmiarem, więcej niż musimy tak naprawdę. To pokazuje też, że to jest priorytet rządowy. Organizatorzy kampanii postulują wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lekarską lub badanie medyczne, a także zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej. Barbara Góra, Polskie Radio.
Tymczasem 200 nowoczesnych karetek trafi do stacji pogotowia ratunkowego w całej Polsce w ramach rządowego programu wymiany ambulansów. Program zapowiedział pod koniec sierpnia premier Mateusz Morawiecki. W tym roku przeznaczono na ten cel 80 milionów złotych. Z kolei chorzy na raka w Wielkopolsce będą leczeni najnowocześniejszym sprzętem. Dziś wiceminister zdrowia podpisał w Poznaniu umowy dotyczące dofinansowania sprzętu dla Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Za prawie 10 milionów szpital kupi m.in. dwa urządzenia do radioterapii i mammograf. Prognoza pogody. W nocy przelotne opady deszczu, od południa Polski stopniowo zanikające, miejscami burze, zwłaszcza na Pomorzu i Wybrzeżu oraz początkowo na południowym wschodzie. Temperatura od 10 do 15 stopni na północnym wschodzie, a we wtorek 16-18 na Wybrzeżu, maksymalnie 22 na pozostałym obszarze kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po 21. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. To jest wieczorne wydanie magazynu Północ-Południe. Mateusz Drozda, zapraszam. Działa już awaryjny rurociąg w Warszawie. Nieczystości będą pompowane z lewego brzegu Wisły do oczyszczalni Czajka. Do sądu trafi jutro akt oskarżenia w związku z aferą reprywatyzacyjną w stolicy. Rzecz dotyczy blisko 500 nieruchomości. Spór o wysokość nakładów na służbę zdrowia. Przynajmniej 6,8% PKB do 2021 roku. Myśmy wytyczyli sobie ścieżkę do 2024 roku. Realizujemy ją z nadmiarem. Kolejny zaginiony podczas II wojny światowej obraz wrócił do Polski. A odzyskaliśmy w ciągu ostatnich 4 lat 500 obiektów. Polskie Radio 24. Północ, południe. Od rana działa tymczasowy rurociąg zbudowany przez wojsko po awarii w oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie. Po wystąpieniu usterki kolektora ściekowego przez 12 dni nieczystości były wylewane do Wisły. Jesteśmy przygotowani, żeby przez najbliższe 2 miesiące przesyłać ścieki rurociągiem do oczyszczalni Czajka, powiedział szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk przypomniał, że instalację udało się zbudować po interwencji premiera Mateusza Morawieckiego. Półtora tygodnia temu premier Morawiecki wskutek braku przedstawienia przez władze miasta alternatywy czy pomysłów na rozwiązanie problemu zrzutu ścieków bezpośrednio do Wisły podjął decyzję o tym, aby wybudować alternatywny rurociąg, którym nieczystości będą pompowane z lewego brzegu Wisły do oczyszczalni Czajka. Po 10 dniach bardzo ciężkiej pracy ten rurociąg dzisiaj ruszył. I tu wypada kilka informacji przekazać. Pracowało przy tym projekcie